Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu GTA 3 Definitive Edition, gdzie dalej ciśniemy z wątkiem fabularnym na wyspie centralnej. Wyspa trzecia jest już oczywiście odblokowana, ale no, dokończmy to, co jest do dokończenia, a później już zajmiemy się samą trzecią wyspą. Także tutaj jeszcze jedna misja u Donalda. Nie, później zajmiemy się jeszcze wątkiem tej Asuki, przywódczyni Yakuzy. Ja w ogóle też jestem tak ciekaw odnośnie, bo generalnie sporo kontrowersji wywołało GTA Vice City, jeśli chodzi o te właśnie wojny gangów tam między właśnie Hitańczycy i ten, nie? Jeszcze była tam jakaś ten. Takie dwa rywalizujące ze sobą gangi właśnie. Ale niemniej jednak jestem ciekaw właśnie jak z tym, że właśnie jak sami Yakuza reagują właśnie na to, że taka mafia pojawiła się w ogóle w tych grach, nie? W GTA 2 i właśnie w trójce, nie? Seria Yakuza chyba powstała dopiero później, nie? Jeśli chodzi o gry komputerowe, ale z tego co pamiętam, to GTA 2 była taką pierwszą grą właśnie, w której pojawiła się taka mafia. Dobra, ciśniemy. Zmyłka. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value. SWAT teams have cordoned off the area around my associate in the package. Get over there, pick up the van and act as a decoy. Keep them busy and he should make good his escape. No i właśnie tutaj nie wiem, czy do tej misji by się ten Patriot teraz nie przydał. A znowu bym musiał po niego pojechać na... Czekajcie, a to mam jechać na tą trzecią wyspę, znaś? Aha, no tak. A to właśnie chyba ja mam jechać tą furgonetką. Kurde, nie pamiętam, na czym ta misja polegała. Kojarzę, że w trójce była jakaś taka właśnie misja, że trzeba było uciekać. Trzeba było jakimś właśnie wozem uciekać się, coś tam chyba zbierało po drodze, jakieś takie tam. Ale wraz ze zbieraniem tam czegoś fura stawała się po prostu cięższa i już nie mogła jeździć kompletnie. Nie wiem, czy właśnie to nie jest ta misja, jak powiem. To coś mi tak pod świadomości świta, ale... A to chyba nie będzie ta. Ale to może być to. Bo tutaj już widzicie, że jakieś patrole stoją. Co ta barierka? Aha. Dobra, zapadła się pod ziemię. A nie? To złodziej samochodu? Ty, no patrzcie, zapierdolił mi auto. Jak i ten. O ty kurwa. Gnoju. Ja, mam tutaj wsiąść właśnie do tego vana. Może sobie wyjmę tu już jakąś giwerę też, na wszelki wypadek. Odciągnij gliniarzy od magazynu. Dobra, to pojedziemy chyba sobie tu, nie? No ale jedź tym Esperanto, gościu. Ja
Czekajcie, a jakby sobie zaznaczyć właśnie ten i... Na chatę to tędy, dobra. Przecież użyjemy łopówek, nie? Właśnie chyba chodzi o to, żeby przetrwać te 2 minuty. No z tyle mogę strzelić pościgu, to raczej może być ciężko. Ale może się uda. Kurde, 2 śmigłowce, nie? Ale zaparkowali w tym. Zaraz chyba samo to eksploduje, co? Ej, nie, to nie działa. O, kuźwa. Nie działają łapówki. A skurczybyki z Rockstar to przemyśleli. Także nic z tego, panie koleżko. Masz jeszcze wytrzymać minutę. Mam nadzieję, że później tego furgona nie muszę nigdzie tam dostarczać czy coś. O, cholera. Czekajcie. O, dobra. Jestem na kołach, spoko. O, fuck! Czekajcie, może właśnie do jakiegoś tunelu wjechać albo podstaw. Co za frajerzy. Byleby mi ten śmigłowiec tutaj ten nie strzelał. O, dobra, elegancko, i tu jest tunel. Ja pierdzielę. Proszę mi tak nie taranować. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, eins, zero. Dobra, i teraz dobra, żeby pościgł tutaj nie ten. Ale dobra, udało się. Także nie było to takie trudne. Ale... Dobra, wracamy się znowu tutaj. You're listening to Lips 106. So, there you go. Albo wiecie co? Dopóki jeszcze robiłem misję na tej wyspie centralnej, to może faktycznie wezmę sobie jeszcze tego patriota na wszelki wypadek. Bo uwierzcie mi, że będą jeszcze, wydaje mi się, takie misje, gdzie będziemy naprawdę nieźle ostrzeliwani. Więc opcje są dwie, albo wybrać czołg, albo właśnie patriota, nie? I mówię, i coś mi tak w podświadomości świta, że była taka misja, gdzie trzeba było po prostu jakieś pojazdy zbierać, jakieś takie... jakieś pakunki czy coś. Tylko że one były tak cholernie ciężkie, że po prostu już samochód ledwo jeździł, nie? I też chyba przy tym ścigała nas właśnie policja. I jakby... za podniesienie już tam pakunków właśnie nas ściga konkretny ten, nie? Z konkretny wanted level właśnie, nie? Także ja sobie tego patriota wezmę. Jeszcze. Ej, co tu robię? Podłożyli mi radiowóz w ogóle do garażu. What the fuck? Ej, skąd on się tu wziął? Ej, a nie przypadkiem właśnie jak był ten pościg i ten? I się otworzyły jakieś drzwi i oni po prostu wjechali tym radiowozem? Mogło też tak być.
Także nie, to by miało sens, ale kurde, takie what the fuck. I patrzcie, i zauważcie teraz, że się otwierają czerwone bramy, a nie ta właśnie niebieska, nie? Wiecie co, ja w sumie ten radiowóz sobie wezmę, no jak kurwa dali za darmo, to... Niech sobie stoi. Jeżeli nie udałoby mi się wykonać misji czołgiem, policja, no to mam przynajmniej radiowóz. Także... Nagrodzili mnie za wykonanie tej misji. Ile już trwa odcinek? 10 minut? A, to jeszcze. Tak mniej więcej staram się, żeby te odcinki były takie, słuchajcie, półgodzinne właśnie. Albo coś, że... Aż tak godzina czasu czy coś, albo dłużej, no to już tak później, kurde, o Jezu, nie chce mi się tego oglądać. O, tutaj właśnie kartelowcy też strzelają do mnie. Wygnoję. Z kartelu. Ha! Przekaż pozdrowienie Katalinie. Rickson albo coś takiego? Squid. Chyba ta marka jeszcze przetrwała do GTA 4, z tego co pamiętam. No bo piątka to już takie czasy, takie bardziej współczesne, nie? Już te iPhony właśnie i tak dalej. iFruits, nie? A właśnie Squid to były jeszcze takie marki, które... Jeszcze takie te Sony Ricksony stare, no. W GTA 4, bo też to jeszcze nadal jest. Wiecie co jest dziwne? Odnośnie tego Patriota? Zwróćcie uwagę na tablicę rejestracyjną. Wyszło prosto, ale napisy się przekrzywiły. Dziwne, nie? Ty o egzby. Wrzucała, że mam po egzbić? W tej grze się egzbi? Po exby. Po expić mogę, ale to w diabolo. Dobra. Patriot w garażu. Bronię sobie zbieramy. Na bieżąco, może później narzekać na brak amunicji. Save game. I zabierzmy się za kolejną misję u Dolana. Lowa. Ciągle czekam jeszcze na tę misję z tym kurde samolotem. Bo to jest jedna z misji, które no nie chcę rzucać, wiecie, słów na wiatr, ale obawiam się, że chyba nie wykonam jednak tak za pierwszym razem. Kradnij ten samochód na łapie. Wbiegając na maskę, raczej go nie skradnij. Już straciłem drzwi jakimś cudem. To jest niby taka drobna pierdoła, ale poprzez nadanie tym tablicom rejestracyjnym normalnie jakichś tam numerów czy coś, że faktycznie widać, że coś jest na tych tablicach napisane. To też dodaje takiego kurde uroku. Że jest Liberty City, właśnie ta tema, nie? Vice City i San Andreas właśnie. Dobra. Kolejna misja. Czy to będzie Grand Theft Aero? Czy nie? Chyba już było, nie? O, zniknięcie Lowa.
Tylko tyle. Dobra, czyli wątek mamy już jego zakończony. Także... No jak to jeździsz, no? No, patrzcie jakie upierdliwe radio jest. Nie da mi wyjechać spokojnie. Czyli wątek Donalda mamy już zakończony, kurde. To czekajcie, gdzie to było? Wymiana Grand Theft Auto, zniknięcie Love'a, jest, tak? GTA 3, Donald Love, budynek Love Media, Redwood Point, Wyspa Cen, Liberty City. Dowiedzenie się o zniknięciu Love'a. Nagroda brak. Wymaga niezmiłka. Odblokuje nic? Niezliczenie brak. Trzeba tylko obejrzeć cutscenkę. Ciekawostki. Misja ta jest jedną z 6 misji w czasie uniwersum 3D, która formalnie jest cutscenką. Choć przez grę traktowana jest jako misja. Pozostałe to cios w serce akt pierwszy, okup, król na wygnaniu, ryba w beczce oraz No Money No Problems. Jest to jedyna misja w całej serii GTA, w czasie której nikt nie wymawia ani jednego słowa oraz w czasie której nie pojawiają się żadne napisy. Jest to najkrótsza misja w całej serii Grand Theft Auto. Jest to również jedyna misja w GTA 3, której tytuł w oryginalnej wersji językowej nie jest opatrzony pojedynczymi cudzysłowami. W polskiej wersji dochodzi też misja dwulicowy Tanner. Po zakończeniu przerywnika, mimo że nie pokazuje się ekran misja zaliczona, można usłyszeć melodię graną po zaliczeniu każdej innej misji. Pusta szkatułka, no właśnie. No i dobra, i mamy też ogarnięte. Ile nam jeszcze zostało do zrobienia? Kurde, patrzcie jak ta lista się już skurczyła, nie? To już tak naprawdę sam wątek na tym. Dobra, jedziemy do Asuki w takim razie. Mówiła, żebym wpadł. Nie mogę jej tak po prostu olać. On się z przywódczynią Yakuzy, to nie chcę mieć z nim problemu. Salvatore, u włoskiej mapy przesrałem sobie sprawę i widzicie, co się teraz dzieje na pierwszej wyspie. Wszyscy do mnie kudy z shotgunów strzelają. Dwa hity jest po mnie. Przynęta. Jego poryły ten kierunku. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has 3 death squads started around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ah! Długo poryju. Dobra, czy mogę do tego celu użyć Stingera? No ewidentnie ten samochód był wzorowany na Porsche, no to widać, nie? Na takim bokserku, no bo nic innego nie przychodzi mi na myśl, nie? Tylko, że tak w odniesieniu do Porsche ta maska jest chyba... Wydaje mi się troszeczkę za długa i w ogóle ten pojazd się jakiś taki dłuższy wydaje. A na Porsche bokser jak ten, nie? Okej. Fizyka w tej grze czasami jest naprawdę dziwna. No mam 3 tych właśnie zwabić. Czy tu właśnie nam się... Mam nadzieję, że nikt do mnie nie będzie tam kurde szczelał podczas tej misji. Może wziąć sobie Patriota? Tak mam ten, na wszelki wypadek. Jak myślicie? Bo na tamtej wyspie kolumbijski kartel ma karabiny. Więc może faktycznie lepiej będzie wziąć ten. To nie jest misja na czas, ani nic takiego, więc... Dobra. I pewnie, zaznaczę sobie punkt nawigacyjny i mi się trasa do niego nie wyznaczy, nie? Bo po co?
To jest daremne. Mogę sobie wybrać target, ale muszę sam się domyślić, jak do niego pojechać, nie? Prawda, powinni coś zrobić z działaniem tego GPS-a. Gdzie ja mam pojechać teraz? Żeby wyjechać tutaj na ten temat. No ja właśnie chyba źle wjechałem. Da, to coś innego? O. Jazz is your bag. There's an all-night jazz feast at Luigi's Bar, and that's also in the red light district. Wiem, że na tym moście jest jedna paczuszka. Trzeba właśnie skorzystać z tego mechanizmu. Ale nie tym się na razie zajmujemy. No, no właśnie. Też tak właśnie myślę, nie? Nie, także jeżeli jest taka możliwość, no to trzeba po prostu z tego patriota korzystać, no. Zazwyczaj wiecie, jak to jest w GTA, no. Chowa się fajną furę do garażu i się nią nie kompletnie nie jeździ, nie? A tutaj no trzeba to jednak wykorzystać, że jest ten wózku odporny, nie? O, dobra, już pamiętam, o co z tą misją chodziło. Tu owszem, będzie strzelanina, ale to... Yakuza będzie strzelała do tego. Do tych typków. Czy to chyba było tu? Nie. Ej, pany. Gdzie oni zresztą polecieli? Chcecie mi powiedzieć, że oni tam spadli, ten? Co za typy. I trzeba było mnie taranować? Jak ich mam teraz sprowadzić? Tego. Sami się zabili. Trzymaj, że ten znacznik zniknął. O, ktoś tam do mnie strzelał. Zobacz ten deszcz, nie? Właśnie nie tu się wjeżdża, a kurde... Tutaj, tutaj panowie. Chyba tu, ja. Tu ich mam właśnie sprowadzić. I... No, i jak to zrobić z nimi porządek? O, ci też podjechali? No nie, kurde, tych wszystkich jakuzów wystrzelają. No ja pierdzielę te. Widać, że ja wszystko muszę robić, kurde, w tym mieście, nie? Te, no, ale kurde, bronię to sobie pozbieram. Nie znam, to... No jak? M16. Przeżyli chyba tylko ci na kontenerach, nie? Jeszcze tam jeden ten stoi. Gdzie oni są? Czy dobrze jadę? Tak, dobra.
na tej tamie. Tu też są dwie paczuszki. To wiem o tym. Spoiler alert. Tam niżej będzie się kończyła gra właśnie. Dobra, jest jeszcze ten sentinelek. Nie, to jakaś za spokojna ta muza. Muszę sobie włączyć coś, nie wiem. Może jakieś rastadem? Klimaty? Ale też takie za spokojne. O! Idealnie! No i zobaczmy, co tam? Tamten typ stroi w ogóle nie strzela, nie? Stoją i się gapią, nie? Tak, 35 tysięcy, dobra. Wracamy do tej. Zapiszę sobie gierkę. Ile odcinek już będzie trwał? No, prawie pół godzinki. Dobra, także tu sobie ten. To znaczy się nie dosłownie tutaj, ale. Pojadę sobie tutaj zapisać gierkę. Także wracam na chatę i sobie zakończymy wtedy odcinek. Jeszcze prawa autorskie wlecą. Trzeba będzie puścić coś takiego. Chatterbox. Teraz też tak zero muzyki, a ten. I zaś kurwa otwieram ten most, kiedy ja jedę, nie? Już ja pierdzielę. Ja to mam szczęście po prostu do tego mostu, nie? Ty. Wiem, jestem chujem. Musiałem. Gdzie mi tu kurde wjeżdżasz? No, jeszcze jestem ten. Stinger, który im. Da. Także zbieram, słuchajcie, wszystkie zabawki spod chaty, zapisuję grę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.